Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z czytelniczym podsumowaniem sierpnia, czyli pokażę Wam wszystkie książki, które przeczytałam w sierpniu. Był to miesiąc dość w porządku pod względem czytelniczym. Przeczytałam jakieś 11 książek, coś takiego. Część z nich była lepsza, część z nich gorsza, ale ogólnie miesiąc zaliczam bardziej do udanych. Zaczęłam go z książką Stowarzyszenie Srok, dwóch autorek. Zoe Sack i Amy, nie przeczytam jej nazwiska, bo nie jestem pewna, jak to się czyta. Jest to taki thriller młodzieżowy, recenzowałam go dla Was w reading vlogu, więc tu Wam gdzieś wyskoczy. Mamy tutaj motyw szkoły, takiej akademii bardziej. Jedna z naszych głównych bohaterek, Audrey, zaczyna uczęszczać do takiej elitarnej szkoły. Jej współlokatorka Ivy nie jest zbyt zadowolona, że ktoś jej doszedł do pokoju, bo miała inne plany, jeśli chodzi o pokój, więc dziewczyny od początku się tak średnio dogadują, głównie ze względu negatywnego nastawienia Ivy. Jednak coś zbliża je do siebie i jest to podcast, który nagle zostaje wypuszczony, anonimowy podcast, gdzie jest omówiona śmierć jednej z uczennic tej szkoły, która zginęła tam parę miesięcy wcześniej na pewnej imprezie. Do tego mamy tutaj też motyw srok, jak po tytule widzicie. One mają tu znaczenie, co jest bardzo ciekawe. Ogólnie książka jest bardzo ciekawa. Nie spodziewałam się tego, że będzie mi się ją tak świetnie czytać, że tak się wciągnę. Nie jest idealna, wiadomo, jest to taka lekka młodzieżówka, która ma Was po prostu zaangażować, wciągnąć, macie się przy niej dobrze bawić. Niekiedy była zaskakująca. Myślałam, że będzie bardziej przewidywalna i schematyczna, ale niekiedy powiem Wam, że się zaskoczyłam. Więc ogólnie będę na pewno czytać drugą część, bo jestem ciekawa, co tam się wydarzyło. Zakończenie było dość takie... no, nie powiem jakie. Ale czy polecam? Bardzo, bo było to naprawdę coś świetnego i bawiłam się fajnie i dobrze wspominam tę książkę. Odsyłam Was do reading vloga, bo tam o wiele więcej o niej mówiłam. Tutaj nie chcę też się rozgadywać, bo macie pełną recenzję na kanale. Następnie kolejne zaskoczenie, myślę pozytywne, czyli Kurs tańca dla niezakochanych Nicole Yeon. Jest to cieniutka książeczka, taka nawet do przeczytania na raz. Ja chyba z nią nawet nagrywałam jeden dzień z życia, tak mi się wydaje. I co? Jest to taka obyczajówka, romans, obyczajówka z wątkiem romantycznym, gdzie głównie skupiamy się właśnie na tym romansie. Ja nie sięgam po takie książki za często, bo zazwyczaj mi się nie podobają. Ale tutaj bardzo dużo zmieniło zakończenie i na pewno podwyższyło moją ocenę. Mamy tutaj bardzo ciekawy wątek wizji, ponieważ nasza główna bohaterka Ivy pewnego dnia, widząc całującą się parę, doznaje wizji. Widzi, jak związek tej pary się rozpoczął, widzi najważniejsze momenty z ich relacji, z ich związku i widzi też, jak ten związek się skończy w przyszłości. I tak naprawdę ona przez różne wydarzenia, między innymi przez to, przestaje wierzyć w miłość, a kiedyś w nią bardzo mocno wierzyła. I z plotem tam różnych przypadków trafia na kurs tańca. Tam poznaje swojego nowego partnera tanecznego na parkiecie i postanawiają oni wziąć udział w konkursie tanecznym. No i jak możecie się domyślić, tutaj mamy rozwój ich relacji. Jednakże zakończenie tej książki i to wszystko, co tam się w ogóle dzieje, jest bardzo mało schematyczne, z czego bardzo się cieszę i też ja lubię takie zakończenia. Do tego fajnie autorka poszła, w fajną stronę poszła z tymi wizjami. Jest to jednocześnie lekka książka, ale też nie do końca. Nie chcę Wam tutaj nic zdradzać, ale powiem tyle, że autorka moim zdaniem zrobiła tu dość dobrą robotę. Kolejna książka to coś, co przeczytałam albo przesłuchałam, na Legimi już nie pamiętam. Też na pewno pojawiała się w reading vlogu, więc jeśli oglądaliście, to kojarzycie Perfekcyjną rodzinę. Thriller autorki Alex Dahl. Mam nadzieję, że dobrze tutaj przeczytałam nazwisko. Mamy tutaj pewną rodzinę. Małżeństwo z córeczką. I ta córeczka pewnego dnia po szkole idzie do swojej nowej koleżanki, do domu. No i wieczorem, gdy mama już ma po nią przyjeżdżać do tej koleżanki, ona bardzo ją prosi o to, żeby mogła zostać tam na noc. Mama tak się zastanawia nad tym, ale w końcu się zgadza i przyjeżdża do domu Josie, czyli tej koleżanki nowej, przywieźć swojej córeczce piżamę, wypija nawet tam kieliszek wina z mamą Josie. I wszystko fajnie, poznaje ją, kobiety się dogadują, dziewczyny też się fajnie dogadują, no i wraca do domu. I to był ostatni moment, gdy ona widziała swoją córkę, gdy zostawiała właśnie ją u tej koleżanki, bo dziewczynka znika. Tak samo znika cała rodzina tej Josie. No i zaczyna się cała akcja, wiecie, poszukiwawcza, policja, dziennikarze, media bardzo nagłaśniają tą sprawę, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób. Wychodzą różne brudy
prywatne mamy i taty, nie tylko ich, różne powiązania. Książka była ciekawa, nie wciągnęła mnie jakoś bardzo. Czytałam inne bardziej wciągające thrillery, ale ta była dobra. Wiecie, że ja wiele mam do zarzucenia thrillerom zawsze. Tej też mam, ale koniec końców jestem na tak. Następna książka to Pestki Anny Ciarkowskiej. Są to zapiski, które układają się w historię pewnej dziewczyny, której życie bardzo zależy od innych osób, od tego, co inni ludzie mówią. Bardzo mocno oddziałuje na nią społeczeństwo, osoby z jej otoczenia, kobiety z jej otoczenia i przez to traci powoli siebie. Poznajemy ją od tych najmłodszych lat do tych starszych. I teraz tak, ogólnie jest to coś na pewno bardzo ważnego. Mam tutaj, jak widzicie, kilka rzeczy, nie wiem, czy to widzicie, kilka rzeczy zaznaczonych, bo są tu naprawdę piękne cytaty niekiedy. Teraz myślicie pewnie to, co ci się tu nie podobało. Uważam, że ta książka po prostu jest przegadana. Niekiedy autorka skupiała się na bardzo błahych sprawach i rozpisywała się na ich temat, jakby to było nie wiadomo co. Mamy tutaj ogólnie każdy tak jakby fragment rozpoczyna się od słów, które na przykład autorka usłyszała, czyli jesteś jeszcze smarkulą, przesadzasz, chyba sobie żartujesz i wtedy mamy opowiedzianą jakąś tam sytuację z tymi słowami. Ogólnie cały koncept jest na plus, ale tak jak mówię, to co mi tu przeszkadzało, to to, że za bardzo skupialiśmy się na takich błahych rzeczach i przez to niekiedy ta książka była po prostu przegadana, nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii. Na pewno druga połowa książki bardziej do mnie przemówiła i bardziej się utożsamiałam z niektórymi momentami, więc wtedy ona troszkę zmieniła moje zdanie, ale przyznam, że troszkę się rozczarowałam, bo chyba liczyłam na coś innego. Teraz zaskoczenie, ale pozytywne, czyli Niemożliwa para Emmy Mills. Tutaj poznajemy Klaudię, naszą główną bohaterkę, która ma dość takie zwyczajne życie, chodzi do szkoły dla dziewczyn, i ma swoją najlepszą przyjaciółkę, która chodzi do innej szkoły, z nią spędza większość czasu, grają sobie w gry komputerowe wraz z bratem jeszcze Klaudii, ma kochającą się rodzinę, wszystko fajnie. Jeśli chodzi o szkołę, to tam nie należy do tych popularnych dzieciaków, tylko bardziej właśnie stara się, wiecie, wtopić w tło, na uboczu się trzymać. Jeśli chodzi o jej wiek, to jest ona w ostatniej klasie liceum, chyba ma około 18 lat. I obok tej szkoły dla dziewczyn znajduje się szkoła dla chłopców, gdzie też poznajemy różnych bohaterów, kolegów, znajomych właśnie dziewczyn z tej szkoły dla dziewczyn. No i tak się dzieje, z różnych powodów, że niektóre dziewczyny z tej szkoły i niektórzy chłopcy z tamtej szkoły biorą udział w pewnym wspólnym projekcie, tak mogę to nazwać. Przez co, wiadomo, różne relacje się tutaj rozwijają, znajomości się jakieś nowe nawiązują. No i tam różne rzeczy się dzieją, wiadomo, jak to u nastolatków. Ale w tym wszystkim ta książka jest bardzo prawdziwa, bardzo taka emocjonująca. Ja, widzicie, że mi się od razu buzia po prostu śmieje cała, jak o niej myślę. Bo pamiętam, że po skończeniu byłam przepełniona emocjami i jakoś tak, nie wiem, towarzyszy mi jakieś takie wzruszenie, jak o niej myślę. Bardzo polubiłam bohaterów, są naprawdę fajnie wykreowani. Niektórych lubiłam bardziej, niektórych mniej, ale każdy coś w sobie jednak miał. Przepięknie była tutaj przedstawiona przyjaźń. Do tego taka miłość w rodzeństwie. No, jest tu masa różnych rzeczy, za które ja uwielbiam tę książkę i bardzo wam ją polecam. Jeśli chcecie jakąś fajną, przyjemną, lekką, wciągającą, ale też poruszającą poważne tematy młodzieżówkę, to ta będzie naprawdę świetna. Okej, teraz coś, co zapomniałam w ogóle wziąć z Krakowa. Może dobrze, bo bym tutaj rzucała tym egzemplarzem. Beach Read. Wakacyjny romans. Autorki Emily Henry. Dałam tej książce jedną gwiazdkę. A wiecie, co jest niesamowite? Że ta książka ma na Goodreads ocenę 4,06, co jest bardzo wysokie na Goodreads, szczególnie, że ma 244 tysiące ocen. Nie chcę urazić nikogo, kto lubi tę książkę. Wiadomo, wy możecie lubić, ja nie muszę i na odwrót. Ale uważam po prostu, że ta książka jest bardzo toksyczna. Ale zacznijmy od samej fabuły. Poznajemy tutaj January, która jest autorką romansów, oraz Augustusa, który, jak to tam jest przedstawione, jest autorem poważnej prozy. I oni spotykają się w takich domkach letniskowych, po prostu zaczynają mieszkać tam obok siebie przez pewien czas, aby walczyć z takim pisarskim zastojem i postanawiają oni się założyć o to, kto pierwszy
sprzeda prawa do swojej książki, ale w tym wszystkim haczyk jest taki, że zamieniają się gatunkami, czyli Augustus ma napisać romans, a January ma napisać poważną prozę. Ja ogólnie nie pamiętam już tej książki aż tak dobrze, pamiętam rzeczy, które mnie irytowały, więc mam nadzieję, że tutaj nic nie poprzekręcam, ale koniec końców będziecie mieli moje szczere emocje. Główna bohaterka to dramat. Kobieta, która nie ma zbyt dużo pieniędzy na koncie i w momencie, gdy nie uda jej się napisać tej książki i nie uda jej się z tego zarobić, ona mówi, że będzie musiała wrócić do matki swojej, zamiast po prostu iść do pracy, jakby nawet nie wykazywała chęci, żeby znaleźć jakąkolwiek pracę, rozumiem, jeśli... Okej, okay, ktoś przyszedł, nikogo tutaj nie zapraszałam. Okej, to był kurier. Ale tak, na czym ja skończyłam? Mam wrażenie, że ona w ogóle sobie życiowo nie radziła i strasznie się nad sobą użalała, o rany. I to wszystko nie było takie naturalne. Ja rozumiem, że ktoś może mieć problem, ktoś może być smutny, nie radzić sobie w życiu, okej. Okay. Ale to tak nie wybrzmiewało w tej książce. To było strasznie nienaturalne, takie dramatyczne, przedramatyzowane, przesadzone. Augustus. Augustus jest trochę lepszym bohaterem, ale jednak też beznadziejnie wykreowanym. I teraz przejdźmy do romansu. Ten romans opierał się na piciu alkoholu i jakiś po prostu rozmowach o niczym. Do tego te romantyczne sceny wyjęte po prostu z jakiegoś takiego kiczowatego filmu romantycznego. I do tego teraz tak na poważnie całkowicie wybielanie zdrady. Okej, wiecie, że ja jestem jedną z największych przeciwniczek na świecie zdrad. W książkach, w życiu, w ogóle wszędzie. I bardzo mało wątków ze zdradami mi odpowiada w książkach. Bo zazwyczaj tam, gdzie jest romans, tam musi być jakaś zdrada, co mnie bardzo irytuje. Ale w tej książce wątek z tą zdradą, nie powiem czyją, bo to nie jest takie oczywiste teraz, jak to mówię, więc nie nastawiajcie się na to. Wątek ze zdradą był tragiczny. Dosłownie tragiczny. Jestem tak zdenerwowana, że autorka w taki sposób to poprowadziła, usprawiedliwiając tą osobę, która zdradziła. Ta osoba, która zdradziła, w ogóle jakby nie miała wyrzutów sumienia, tłumaczyła to. I wszystko było po prostu okej. Okay. Jakby ja wiem, że mam tutaj dużo negatywnych emocji i mogę mówić bez ładu i składu, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Ta książka jest bardzo toksyczna, szczególnie połączenie wątku choroby z wątkiem zdrady i poprowadzenie tego wszystkiego. Masakra, naprawdę. Bo ja rozumiem, że takie rzeczy się zdarzają i to wszystko jest prawdopodobne, ale ja czytając tę książkę chcę poczuć, że autorka chce nam przekazać, że to jest złe, że tak się nie powinno robić, że to się zdarza, ale to jest bardzo złe, toksyczne. Tutaj tego nie mamy. My to po prostu tutaj mamy, jakby to było okej. Końcowe sceny romantyczne to jest po prostu hit. Scena z piosenką, ci co czytali wiedzą. Koniec końców uważam ją po prostu za książkę toksyczną i złą. Następna książka to hit sierpnia, czyli Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Młodzieżówka bardzo fajna. Poznajemy tu naszych tytułowych bohaterów, Arystotelesa i Dantego. Chłopcy mają tam chyba 17 lat, 16. 15? Między 15 a 17, tak mi się wydaje. Poznają się oni na basenie, gdzie Dante chce nauczyć Arystotelesa pływać. W ogóle moment ich spotkania to jest wspaniała scena, uwielbiam ją. Chłopcy mają różne charaktery. Arystoteles jest chłopakiem bardziej takim zamkniętym w sobie, ma wiele negatywnych emocji w sobie. A z domu wyniósł taki nawyk, żeby ich nie okazywać i nie dzielić się nimi z innymi, co na pewno działa na niego dość destrukcyjnie. Jego ojciec był na wojnie, więc przyjechał z niej bardzo zmieniony negatywnie. Jego brat jest w więzieniu, a jego rodzina zachowuje się tak, jakby ten brat po prostu nie istniał, co Arystotelesa bardzo denerwuje i smuci. Więc jest to chłopak, który ma masę problemów i sam ze sobą, i z otoczeniem, i widać to po nim. Widać, że jest zagubiony, widać, że jest taki zszarzały. Nie wiem, czy tak mogę to określić, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Bo przy tym wszystkim Dante się bardzo wyróżnia właśnie taką radością, takim pozytywnym nastawieniem, uśmiechem. I bardzo tutaj fajnie widać różnice w charakterach chłopaków, są oni bardzo fajnie wykreowani. I tak naprawdę w całej książce widzimy rozwój ich relacji. Ona jest dość powolna w tym wszystkim, co jest fajne. Mamy różne tam sytuacje, które troszkę nam dodają
emocji podczas czytania niekiedy. Czyli takie plot twisty chyba były dwa. Ale koniec końców ta książka idzie tak powoli, co nie jest nudne. Więc nie pomyślcie sobie, że to jest nudne. Nie, to jest po prostu dokładne i takie... Buduje nam relacje z bohaterami i przez to my się angażujemy jeszcze bardziej w tą historię. Naprawdę świetna książka, bardzo mądra, bardzo taka filozoficzna trochę, przepięknie napisana, prosto, ale w tym wszystkim, w tej prostocie jest naprawdę bardzo ładna. Następna książka to Szklany klosz Sylwii Plath. W końcu to zrobiłam, w końcu przeczytałam Szklany klosz. Jestem z siebie bardzo dumna, bo wiecie, jak wiele razy zabierałam się za tą książkę i nigdy mi to nie wychodziło. W końcu się udało i bardzo się cieszę, bo było to coś bardzo ciężkiego, ale na pewno ta książka zostanie ze mną na zawsze w pewnym stopniu. Jest jedną z takich ważniejszych, myślę, które przeczytałam. Poznajemy tutaj młodą dziewczynę, Esther. W wieku 19 lat Esther przyjeżdża do Nowego Jorku na staż. Jest piękną, mądrą, młodą dziewczyną, która jednak w tym dość dobrym życiu nie potrafi się odnaleźć z jakiegoś powodu i powoli traci z siebie z sytuacji na sytuację. Z dnia na dzień po prostu znika i chowa się w sobie i traci siebie. I tak naprawdę od pierwszych stron poznajemy Esther, jej taki portret psychologiczny, rozwój tych negatywnych aspektów jej psychiki. Jest to coś niesamowicie ciekawego i o wiele bardziej ta pierwsza połowa książki mi się podobała, bardziej się w nią angażowałam. Była powolniejsza, była taka stonowana, ponura. Strasznie mi się podobało to, co autorka tutaj zrobiła właśnie z tym portretem psychologicznym Esther, jak to wszystko pokazała, jak ta dziewczyna przeżywała niektóre rzeczy, niektóre sytuacje, jak na nią działały, w niektórych momentach, jak miała te objawy depresji. Niesamowicie tutaj to wszystko było przedstawione. Później w drugiej połowie jest ta książka już bardziej chaotyczna i o wiele mniej pamiętam z tej drugiej połowy niż z pierwszej właśnie i mniej się angażowałam w całą historię w drugiej połowie. Koniec końców oceniam ją na bardzo dobrą książkę. Uważam, że ma bardzo ważny przekaz, szczególnie sam fakt, że wiele osób mówi, że jest to no taki... Taka historia trochę autobiograficzna. Ja teraz aktualnie właśnie czytam dzienniki Sylwii Plath, więc chcę poznać życie autorki bardzo mocno, bo strasznie mnie interesuje ta kobieta i to, jak jej życie wyglądało. Polecam wam. Okej, teraz, słuchajcie, teraz największy dramat, większy od Beatrice chyba. 365 dni, druga część, czyli ten dzień. Tak, słuchajcie, bo tak patrzę, bo akurat patrzę na mój Goodreads, żeby widzieć, co kiedy czytałam. Okej, zacznijmy od historii. Historia jest taka, że Wiktoria była u mnie, pewnie widzieliście na blogu, Wiktoria z bukami i jechałyśmy z Krakowa do Żywca i potrzebowałyśmy jakiegoś audiobooka, bo później jeszcze wracałyśmy do Żywca do Krakowa, więc no byłyśmy kilka godzin w podróży. Potrzebowałyśmy jakiegoś audiobooka, nie mogłyśmy nic wymyśleć, więc jakimś cudem wpadłyśmy na pomysł, a dobra, dobijemy się, spróbujmy ten dzień. Czyli właśnie tą drugą część, 365 dni. Wiedziałyśmy, jakie są opinie na temat tych książek. Znacie moje nastawienie do erotyków. Ja po prostu ich nie czytam, bo to nie są książki dla mnie. Nic nie mam do ludzi, którzy czytają erotyki, więc sobie tutaj nic nie myślcie negatywnego. Nie, po prostu ja ich nie czytam. I wiecie, tak wszyscy hejtują 365 dni, a tak naprawdę wiele osób z tych, co hejtują, nie czytali tej książki. Więc ja w tym momencie mogę ją śmiało pełnoprawnie hejtować, bo przeczytałam. I ogólnie mamy tam dalsze rosy Laury i Massimo. Laura to dziewczyna Polka porwana przez mafiozę, która się w nim zakochuje, oczywiście. Jest to tragiczna książka pod względem literackim i pod względem różnych wątków tam. Autorka podobno miała tutaj pokazać swoje jakieś tam myśli erotyczne i pragnienia. Jeśli takie ma, okej, nie oceniam, każdy tam ma swoje. Jednak mamy tutaj troszkę lekko potraktowany gwałt, porwanie, syndrom sztokholmski. Jest tu wiele różnych rzeczy, które powinny być całkowicie inaczej przedstawione. Więc ogólnie powiem wam tak, książka mi się nie podoba, nie podoba mi się, co tam autorka zrobiła, nie ma żadnych pozytywnych aspektów w tej książce moim zdaniem, nie mam nic pozytywnego o niej do powiedzenia. Negatywnych rzeczy miałabym wiele. Koniec końców w tej całej tragedii była dość komiczna. Jeśli by się przymknęło oko na te wszystkie złe rzeczy, które tam autorka zrobiła. Niekiedy się śmiałyśmy z Wiktorią, więc...
Na pewno zapadnie mi w pamięci na długo. Okej, i teraz dwie ostatnie książki, które przeczytałam i też macie ich recenzję na Reading Vlogu, chyba ostatnim nawet, który się pojawił. Przewodnik dla damy po halkach i korsarstwie Mackenzie Lee. Drugi tom z tej serii, gdzie pierwszym tomem jest poradnik dla dżentelmena o występku i cnocie. Ja tę książkę, ten poradnik, recenzowałam dla Was jakiś czas temu. On mi się bardzo podobał, szczególnie dlatego, że polubiłam się bardzo z głównymi bohaterami. Natomiast tutaj skupialiśmy się na losach Felicity, czyli siostry... siostry, jak on się nazywał? Monty, Montiego z pierwszego tomu. Felicity to bohaterka bardzo taka uparta, żywa, zacięta, walcząca o swoje prawa. Mamy tutaj XVIII wiek, więc no wiecie, jakie było wtedy podejście do kobiet. Felicity chce zostać lekarką, ale kobiety tutaj nie mogą pracować w tym zawodzie. Ona do tego bardzo mocno dąży i często po trupach trochę. Cała historia polega na tym, że Felicity po prostu chce się dostać na pewne praktyki i chce dotrzeć do pewnego doktora, którego bardzo lubi, jest jego taką fanką. No i różne rzeczy tutaj będzie robić, żeby to osiągnąć. Mam wrażenie, że niekiedy ona jest zbyt uparta i myślałam, że trochę bardziej się zaangażuje w jej losy. Oczywiście kibicowałam jej, ale nie było to takie angażujące jak na przykład pierwszy tom. Fajnie tutaj była przedstawiona przyjaźń jej i jej najlepszej przyjaciółki. Było to coś fajnego, taka przygodowa młodzieżówka, ale przyznam, że to nie było nic szczególnego. I ostatnia książka to Myszy i ludzie Johna Steinbecka. Jest to cieniutka książka, która została przeze mnie doceniona na pewno, ale nie trafi do moich ulubieńców. Mogę zrozumieć pewne zachwyty nią, ale no nie było to nic takiego niezwykłego, a myślałam, że będzie. Jest to historia George'a i Leniego, dwóch mężczyzn. George jest takim no zwykłym, twardym, silnym mężczyzną, a Leni jest takim gigantem. Troszkę upośledzonym, jak to tutaj jest opisane, jest upośledzonym gigantem o umysłowości małego dziecka. Oni są przyjaciółmi i podążają przez, wiecie, ogarnięte wielkim kryzysem stany w poszukiwaniu pracy. Ich marzeniem jest posiadanie własnej farmy z kaczkami, szczególnie Leniego to jest marzenie, mieć kaczki i się nimi opiekować. No i my idziemy razem z nimi przez tą podróż. Trafiają oni do pewnego miejsca pracy i tam cała historia się rozgrywa głównie. Jest to przepiękna historia. Przepięknie ukazuje taką niedoskonałą przyjaźń. Przyjaźń przepełnioną też smutkiem, gniewem, ale w tym wszystkim przywiązaniem i jednak miłością. Głównie w tej historii po prostu skupiamy się na ludziach, na relacjach między ludźmi, na pragnieniach, na marzeniach, na spełnianiu marzeń i podążaniu, wiecie, do wyznaczonych celów. Jest to coś bardzo ładnego, ale nic nowego. Wiecie, o co mi chodzi. Nie miałam tutaj żadnej takiej świeżości, czegoś nowego, czegoś takiego, co by mnie jakoś tak bardzo zaangażowało. Nie miałam takiego punktu zaczepienia w tej historii, ale koniec końców pozytywnie ją odebrałam i polecam Wam ją. Na pewno jest też, myślę, dobrą książką na początek z twórczością tego autora, bo jest prosta w odbiorze i można fajne wnioski z niej wyciągnąć i tyle, polecam Wam. Więc tak, nie wiem, ile to podsumowanie trwało. Koniecznie pochwalcie się, co Wam udało się przeczytać w sierpniu, jaka była najlepsza książka, jaka była najgorsza. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!